No, witam wszystkich przy niedzieli. Taki mały, jak się to mówi, króciutki filmik. Ogólnie zbiorniczek, wszystko jest ok. Chciałem po prostu tylko dzisiaj tak przedstawić mniej więcej i takie szczegóły podać dotyczące ogólnie podłoża, jakie tu zastosowałem, może troszkę i też o korzeniach i filtracja. Także podłoże, jak widać, żwirek, te czarne kuleczki, takie to jest ten substrat, prawdopodobnie JBL-a, to jest ten roślinny, taki dość gruby, jego jest to dość dużo, bo tu są chyba trzy torby 8-litrowe, jak się nie mylę. Tego substratu. Były plany na początku z ziemią ogrodową, ale jak widzicie, tu tego mułojada. One bardzo mocno kopią, zakopują się, mieszają to i tak dalej. Bałem się, że gdzieś tam dojdą do tej warstwy ziemi, czy do tej siatki, gdzieś to tam będą odkrywać i to tam będzie ta ziemia się po prostu, jak się to mówi, ulatniała do wody, oddawała dużo tych substancji, także nie ryzykowałem. Jeszcze co do napowietrzenia, to jest ten porcelanowy, taki bardzo drobny napowietrzacz, a napędza go taki, jak tu widzicie, o ten JBL, bardzo fajny z regulacją. No i filtracja, fluwal, ten nowy 407. Ja się na fluwale zdecydowałem już kupę lat temu, bo po prostu te fluwale, no one są niezawodne, one po prostu długo chodzą i bardzo mocno, jak się to mówi, cisną tą wodę, nawet przy dużym zabrudzeniu tego filtra. Ja od początku tego akwarium w ogóle go nawet jeszcze nie otwierałem. Ten akurat ma jeszcze w środku w akwarium prefiltr Eheima. Prefiltr tylko raz był wymieniany, nie był mocno zabrudzony, także nic na razie nie ruszam. I następna filtracja tego akwarium to jest moja stara, ta 406, też fluwal. No i dokupiłem tego Eheima. No, polecił mi go kolega z akwarystycznego, się znamy kupę lat. On go stosuje u siebie w akwariach. Bardzo fajne filtry. Te właśnie filtry na początku Eheim produkował i nie zrezygnował z nich, produkuje je do dziś, także można nowe kupić. Bardzo fajny, tam jest przepływ bodajże 620 litrów. Bardzo fajnie się go czyści, otwiera i w ogóle rureczki są tylko tu. Rurki bardzo fajne, takie zgrabne, te zaworki, wszystko w komplecie. Także tak wygląda filtracja tego akwariumu. No sami możecie sobie mniej więcej policzyć razem, ile one dają litrów na godzinę. No, także widzicie, no tutaj wiele się nie zmieniło w zbiorniku. Ostatnio oczywiście jestem zdania takiego, że nie wkłada się łap, jeśli nie jest to konieczne. No i tutaj mamy na pierwszym planie tego Rionanaya. No, mnóstwo tych, jak widzicie, rybek, czyli tych i tutaj i panda, i tych kirysów, także ja jestem zdania, że od przebytku głowa nie boli, a tym bardziej od ryb, które penetrują dno, bo w tym momencie, jak ich jest dużo, tak jak tu widać, było żarcie wrzucone, także teraz jest wszystko wybierane co do jednego z dna. Także nic się na dnie nie psuje, nie gnije, nie uwalnia różnych tam związków do wody i mamy wiecznie, jak się to mówi, czyściutkie dno. To jest właśnie to, że mamy właśnie dużo tych ryb dennych,
które nam czyszczą dno i mamy w tym momencie święty spokój. Nie musimy tutaj stosować żadnych odmulaczy dna, bo wszystko jest czyszczone przez te ryby, a tym bardziej te mułojady, które wręcz tam kopią w tym. Także jest, jak się to mówi, święty spokój. Wszystko hula i się, nie ma się z czym przejmować, także myślę, że ten akwarium bez żadnego restartu, ani tam tak zwanego, który dużo z nas akwarystów stosuje, no nie będzie konieczny żaden restart przez, no myślę, że najmniej, myślę, to wytrzyma te 4-5 lat nieczyszczone. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, to po prostu tylko czas może pokazać, jak to będzie wyglądało. Także tak to wygląda na teraz. O, tu wam kiedyś powiedziałem, że wam pokażę tą rybunię. Fajny taki. Pielęgniczka, jak to mówią, kakadu, czy coś w tym stylu, tak? A bardzo fajna. Samczyk został, muszę mu samiczkę dokupić tutaj. Z tamtego akwarium przyniesiony. No tak to wygląda dzisiaj. Myślę, że w niedzielę oko cieszy. Kolory jak najbardziej autentyczne, niepodkręcone. Ja filmów żadnych nie przerabiam, nie robię. Nie bawię się w tym w telefonie, tym bardziej nie będę się tam bawił w przerabianie tych filmów. Jakieś koloryzowanie, macie to wszystko tak, natura to stworzyła. Także nie będziemy tutaj nic upiększać. No to co, no to żegnam się z wami krótkim filmikiem przy niedzieli. Trzymajcie się, do następnego razu, hej.